Pójdźcie na YouTube. Dzisiaj w Policji na YouTube'a rozpatrzymy sprawę Pauliny Marzęckiej, która na kanale 7 metrów pod ziemią rozprawia się z mitami na temat myślistwa. Na przykład, dlaczego rowerzyści udają dziki i dają się postrzelić? Co kuropatwa ma wspólnego z kurą, a co z językiem jamajskim? I czy to prawda, że święty Hubert porzucił polowania, żeby prowadzić program Jaka to Melodia? A potem zastąpił go święty Norbert. Ja chciałabym obalić ten mit, że my jesteśmy takimi psychicznymi, chorymi psychicznie ludźmi, którzy wychodzą sobie ze strzelbą do lasu i pozyskują tyle, ile chcą, pomimo tego, że nie są głodni. Pozyskują. Bardzo ładne słowo. Z jednej strony są obrońcy zwierząt, którzy mówią, że polowanie to morderstwo, rzeź, a z drugiej strony są myśliwi, którzy uważają, że jest to pozyskiwanie czegoś. Żeby być obiektywnym stróżem prawa, napiszę, że jest to zabijanie zwierząt. Wydaje się być to najbardziej bliskie prawdy. Pozyskujemy tyle, ile możemy zjeść, tyle, ile możemy odstrzelić. Ani jeden kawałek z tego, powiedzmy, mięsa ze zwierzęcia nie zostanie zmarnowany. W takim razie, ile jesteście w stanie zjeść, czy ile możecie odstrzelić? Bo to dwie różne rzeczy. Biorąc pod uwagę, że w 2016 roku wartość ogółem zwierząt łownych wynosiła 115 milionów 149 tysięcy. Czyli nie wszystko przejadacie. Chociaż niektórzy się starają. Ej, to jest fat shaming i nie można się z tego śmiać. Więc wypiszę sobie teraz mandat. Jeszcze jeden dostanie Polski Związek Łowiectwa, bo dzieli zwierzynę na drobną i grubą. Okej, teraz na poważnie. Nie decydujesz się na strzał, jeżeli nie jesteś pewny, że to zwierzę w ten sposób zginie. Dlatego rocznie myśliwi zostawiają w lasach kilkaset ton ołowiu, bo tak dobrze strzelają. Tylko wtedy, kiedy są pewni, że trafią. Albo strzelając do ptaków wiązką śrucin, która składa się z wielu małych kawałków ołowiu, kiedy w kilka sekund trzeba podjąć decyzję o strzale. Przecież myśliwi w takich warunkach nie są w stanie określić gatunku danego ptaka i zdarza się, że strzelają do chronionych, więc trudno od nich wymagać, żeby byli za każdym razem pewni, że strzał zabije dane zwierzę. No i potem taki ptak umiera kilka godzin w męczarniach lub kilka dni, a nawet miesięcy z powodu ołowicy, czyli zatrucia ołowiem. Myśliwi w ostatnich latach nie cieszą się najlepszą prasą. Sadyści, barbarzyńcy, chorzy ludzie, dewianci to tylko wybrane epitety, z jakimi można się spotkać. Jak ty się z tym czujesz? No przykro. Ludzie różne rzeczy piszą w komentarzach na YouTubie, ale nie wiedzą, że takimi komentarzami krzywdzą inne osoby. I czasem to się wymyka spod kontroli. Jak można pisać, że przytyłem i mam pucki jak Andrzej Duda, którego urządliła pszczoła? Ludzie, którzy gdzieś tam mnie atakują za to, bo niestety tak muszę to określić, oni tak naprawdę nie wiedzą, jakby, czym to łowiectwo de facto jest, tak? Wydaje im się, że to jest takie czyste wystrzelanie zwierząt, a to jest naprawdę zachowanie równowagi w przyrodzie, to jest dbanie o to, żeby ta populacja zwierząt łownych była na odpowiednim poziomie, nie zagrażająca ani innym gatunkom, ani nam ludziom, bo zwierzęta dzikie zaczynają wchodzić do dużych miast chociażby, tak? Nie wiem, czy pamiętacie, ale pewien pan o imieniu Józef powiedział kiedyś, że kłamstwo powtarzane 1000 razy staje się prawdą. I myślę, że w kontekście omawianego przez nas tematu jest to warte rozważenia. Myśliwi od 10 lat wmawiają nam, że robią to wszystko, żeby zachować równowagę w naturze. Jest to dosyć dziwne, biorąc pod uwagę kilka rzeczy. Po pierwsze, niektóre państwa mają wprowadzony całkowity zakaz polowań lub jest to mocno ograniczone, ale z drugiej strony wiem, że państwa różnią się między sobą, więc w tym wypadku Polska może być wyjątkowa. Po drugie, ciekawe jest to, że myśliwi zajmują się regulacją jedynie 30 wybranych przez siebie gatunków kręgowców, a pozostałe ponad 500 różnych gatunków świetnie radzi sobie bez regularnego dokarmiania i regularnego zabijania.
to ci zagwozdka. Żabko, czemu myśliwi nie przynoszą ci do lasu ziemnioczków? A, nie masz poroża i smakujesz jak gówno. Po trzecie, ciekawa jest też ta praca nad zachowywaniem równowagi w naturze, w której niemalże pozbyliśmy się wilków i rysiów, ale za to dzików mamy prawie 300 tysięcy. A w 2004 roku było ich tylko 140 tysięcy. A w 95? 80 tysięcy. Biorąc też pod uwagę fakt, że w tych latach wzrosła liczba myśliwych o prawie 10 tysięcy, to trzeba przyznać, że coś wam kurwa nie idzie to zachowywanie równowagi. Drodzy myśliwi, dasz bur. Ale jeśli nadal się zastanawiacie, czemu tak jest, że jest coraz więcej myśliwych, ale też coraz więcej dzików, to pozwólcie, że wam wyjaśnię. W 2009 roku opublikowano wyniki badań, które trwały 22 lata. Przeprowadzono je we Francji na dwóch obszarach. W miejscu, gdzie polowano bardzo aktywnie i w miejscu, gdzie tych polowań niemal nie było. Okazało się, że na obszarze, na którym często strzelano do dzików, tych dzików było dużo więcej niż w miejscu, gdzie rzadko strzelano do tych zwierząt. Drugie istotne badanie, biorące pod uwagę kwestię liczebności dzików, przeprowadzono w Niemczech i trwało ono 5 lat. Pokazało, że tuczenie dzików kukurydzą powoduje, że na każdy jajnik lochy przypada 6 do 7 komórek jajowych zamiast normalnej liczby 4 do 5, co robi ogromną różnicę, gdy przemnożymy to przez dziesiątki, a nawet setki tysięcy dzików. Niemieckie badanie także potwierdza to, o czym mówili Francuzi, a mowa oczywiście o większym udziale osobników bardzo młodych w procesie rozrodu. Warchlaki już w wieku 6-7 miesięcy osiągają dojrzałość płciową, a obecnie już około 60% loszek w wieku poniżej 1 roku zostaje pokrytych i nosi w sobie średnio 4,3 zarodka. Powiedz mi w takim razie tak. Ludzie pytają, jak można w ogóle zabijać niewinne zwierzę? To jest tak, że my wiemy, dlaczego to robimy, tak? Że to jest właśnie zachowanie równowagi w przyrodzie, że to jest, że my nie strzelamy do wszystkiego, co się rusza, że jakby skupiamy się na tym, oddając strzał, skupiamy się na tym, że jakby wykonujemy to, do czego zostaliśmy gdzieś tam, albo sami się do tego powołaliśmy, tak? Bo mieliśmy chęć zostania myśliwym. Na szczęście ja powołałem się do tego, żeby zwracać uwagę, gdy ktoś poświadcza nieprawdę, czyli kolokwialnie mówiąc, gada głupoty. Nawet jeśli w nie wierzy. Więc jeśli tak uparcie powracamy do kwestii zachowania równowagi w przyrodzie, to chciałbym przywołać akta sprawy pod kryptonimem Bażant. Nie jest to nasz rodzimy ptak, ale fajnie się do niego strzela, więc systematycznie zasila się populację tego ptaka nowymi osobnikami z zamkniętych hodowli, bo trzeba wziąć pod uwagę, że naturalnie te ptaki ze względu na trudne warunki prawdopodobnie same by się nie utrzymały. A wiadomo, że inne gatunki na tym cierpią, kiedy siłą wprowadzamy nowy gatunek na dane ziemię. Ale wszystko jest okej, bo przecież sami się do tego powołaliście. Jakby ja też chciałabym powiedzieć o tym, że jeżeli mamy już to upolowane zwierzę, to mamy do niego ogromny szacunek. I to, że ludzie nam zarzucają, że my sobie robimy zdjęcia, że układamy te zwierzęta na tak zwanym pokocie, a to jest oddawanie im właśnie szacunku. Zwierzęta są ułożone w odpowiedniej hierarchii, na odpowiednim boku. Jakby my to celebrujemy też, tak? Czyli chcąc być bardziej precyzyjnymi, musimy stwierdzić, że myśliwi mają szacunek do zwłok zwierząt, a nie do samych zwierząt. Bo myślicie, że im robi różnicę, jeśli zostają postrzelone, uciekają w ogromnym stresie, brocząc krwią, w strachu o własne życie. Doganiają je psy gończe, które wściekle ujadają, nawet podgryzają i w końcu przychodzi myśliwy i dobija to zwierzę. Ale wszystko jest spoko, bo ułożę je na prawym boku, więc wszyscy są zadowoleni. Zajączku! 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 Wszystko dobrze? Senpai, tylko nie kładź mnie koło dzika! Załatwione, zajączku. I nie na lewym boku, to mój gorszy bok. Załatwione, zajączku. Senpai, dziękuję. Zajączku. Senpai. Często takim argumentem pojawiającym się przeciwko jest ten, że to nie jest spowodowane głodem, tylko jest to zabijanie dla przyjemności.
Nie, absolutnie się z tym nie zgodzę. Znaczy, jeżeli ktokolwiek czerpie z tego przyjemność, to wydaje mi się, że też nie powinien nazywać się myśliwym i być może, że nawet nie powinien nim być, tak? Coś mi się tu nie zgadza w papierach. 11 lutego 2017 roku Jan Szyszko wraz z innymi myśliwymi z Polskiego Związku Łowieckiego dopuścili się rzezi na ponad 400 bażantach. Wyglądało to tak, że dowozi się te ptaki w klatkach prosto z hodowli i wypuszcza pod lufy myśliwych. A co o takim zachowaniu powiedziała rzeczniczka, ówczesna rzeczniczka Polskiego Związku Łowiectwa? Powiedziała, że Jan Szyszko realizował tylko swoją pasję. Czyli ktoś tu musi mówić nieprawdę. Ale kto? No nie dojdziemy do tego, nie dojdziemy. Chyba trzeba przyjąć na razie, że rzeczywiście myśliwi nie lubią strzelać do zwierząt. Ma to najwięcej sensu. Czy na takim dziku można zarobić, kiedy oddajesz go do skupu, to ile dostajesz za niego pieniędzy? No nie, nie zarabia się na tym. Nawet nie możemy wyjść na czysto, może tak powiem. Dlatego, że nasza broń, nasz dojazd do łowiska, chociażby pocisk, którego używamy do strzelenia, tak? To wszystko są koszty i to są nasze koszty. Za to nie płaci ani Polski Związek Łowiecki, ani koła łowieckie. To idzie z twojego prywatnego budżetu. Zapomniała pani jeszcze o kosztach środowiskowych, bo szacuje się, że myśliwi rocznie wprowadzają do lasów około 600 ton ołowiu, którym to może zatruwać się nawet 130 gatunków zwierząt, od kaczek i gęsi, do nawet niedźwiedzi i ptaków drapieżnych. Bo często jest tak, że ptaki połykają te małe kawałki ołowiu, bo mylą je z małymi kamyczkami, które połykają w celu lepszego trawienia. A potem drapieżniki zjadają te zatrute ołowiem zwierzęta i w ten sposób myśliwi mogą przyczyniać się nawet do śmierci naszego ptaka herbowego. A wszystko przez ludzi, którzy powołali się do czegoś, czego nie lubią, jeszcze muszą dokładać do tego pieniądze. Jak to może być? Wspomniałeś o tym, że waszym zadaniem jest utrzymanie populacji na odpowiednim poziomie. A co to znaczy? Jaki to jest odpowiedni poziom i kto właściwie o tym decyduje? Sporządzane są roczne i wieloletnie plany. One są sporządzane na podstawie inwentaryzacji, czyli nie są to oderwane od rzeczywistości liczby, tylko naprawdę wychodzimy w ten teren, naprawdę w walentynki przy temperaturze minus 14 albo 20 stopni, albo kiedy jest grząski teren i mam doklejonych po 5 kg błota na kaloszu i idę i liczę te zwierzęta, więc mamy je policzone praktycznie co do sztuki. Jakby wiemy wtedy, że czegoś jest za dużo albo czegoś jest za mało i zastanawiamy się, jakby co zrobić, żeby to wszystko było tip-top, żeby to było wszystko na równym poziomie, żeby jeden gatunek nie zagrażał drugiemu. Tak to było dobrze liczone i na tip-top, że na skraju zagłady w różnych okresach znalazły się wilki, łosie, bobry, cietrzewie i głuszce. A dzięki temu, że wytrzebiliśmy niemal wszystkie drapieżniki, regularnie dokarmiamy i strzelamy intensywnie, mamy teraz około 300 tysięcy dzików. Jakoś to, że co roku je dokładnie liczymy, w niczym nie pomaga, jeśli powtarza się te same błędy. Dajmy na przykład lisa. To jest drapieżnik, który jakby jego nieodpowiednie utrzymanie, nieodpowiednia populacja i liczebność powoduje, że nie ma po prostu ptactwa. Chodzi o bażanty, chodzi o kaczki. To jest zwierzę, które zjada nie tylko rośliny, ale również i drobne zwierzęta, tak? Czyli na przykład zje nam i jajko, czyli na tym pierwszym etapie w ogóle lęgowym, ale również i jeszcze nie latające bażanty, tak? Czy kaczki. Więc chodzi o to, żeby to po prostu uregulować tak, żeby się nie okazało, że za chwilę będziemy mieli tylko drapieżniki, a nie będziemy mieli ptactwa. Ciekawe. Trzeba spojrzeć w akta sprawy pod kryptonimem Lis. Według badań Instytutu Biologii Ssaków Państwowej Akademii Nauk w Białowieży skład pokarmowy lisów przedstawia się następująco. Norniki 47%, padlina 27%, inne ssaki 11%, ptaki 9%, pokarm roślinny 4%. Dodatkowo warto zwrócić uwagę, że przez taką dietę lisy chronią zbiory zbóż przed plagą gryzoni. No i dziwna logika jest w przypadku ptaków. Strzelamy do lisów, żeby nie jadły ptaków. A potem sami zabijamy według różnych statystyk od 140 do 700 tysięcy ptaków. Nie czerpiąc z tego żadnej przyjemności. Jak to może być? Jakiś czas temu w sieci krążyła petycja o wprowadzenie zakazu
strzelania do jeleni podczas rykowiska, czyli ich okresu godowego. Uzasadniano to zdaniem, że rykowisko jest dla jeleni, a nie dla myśliwych. Czy ty podpisałabyś taką petycję? Nie, nie podpisałabym, ale nie mam też specjalnie praktycznej wiedzy w polowaniach na rogacza, bo nie jestem selekcjonerem, czyli myśliwym, który może strzelać do zwierzyny, do osobników tak naprawdę płci męskiej z porożem, tak? Mówiąc takim już typowo prostym językiem. Nie podpisałabyś. Nie. Dlaczego? Dlatego, że to jest czas, kiedy jeleń jest bardzo płochliwym zwierzęciem i w momencie, kiedy zaczynają się jego gody, on zaczyna wychodzić na tereny, w których możemy go spotkać. I to jest właściwie jedyny czas, kiedy możemy odstrzelić te osobniki, które są potrzebne i konieczny jest ten odstrzał do uregulowania populacji. Okej, bo ja się trochę zgubiłem. Ustaliliśmy, że żeby dokonać regulowania populacji i zachować równowagę w naturze, trzeba policzyć wszystkie osobniki z danego gatunku co do sztuki. Ale jelenie są płochliwe i trudno je spotkać. Więc są dwa logiczne wytłumaczenia tej sytuacji. Albo się je liczy i można na nie polować, chociaż wymaga to trochę więcej energii. Albo się ich nie liczy i strzela do nich wygodnie podczas rykowiska, nie mając wcale na uwadze regulowania populacji. Które to może być? No i trzeba też pamiętać, że jeśli zabraknie nam pieniądzorków na nową lornetkę albo ciepłe portki, to zawsze można zorganizować polowanie dewizowe, na które bardzo chętnie przyjadą na przykład myśliwi z Danii, którzy oczywiście też nie polują dla przyjemności i są skorzy zapłacić nawet kilkanaście tysięcy złotych za zwierzynę. A skoro już jesteśmy w temacie rykowiska, to w opisie tego filmu wrzuciłem petycję, która jest skierowana do ministra środowiska i której zadaniem jest wprowadzenie ochrony jeleni szlachetnych podczas sezonu godowego. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, czy dopisaliście się do tej inicjatywy i nie zapomnijcie o kciuku w górę. Zróbmy coś dobrego przy okazji tego filmu. A teraz wracamy do reszty nagrania. Ciekawym tematem jest również muzyka myśliwska, która trochę zanikała w pewnym momencie, ale jest grono ludzi, których ten temat przepełnia serce i grają w różnych zespołach. Nie, no wiadomo, że wybrałem najsłabsze, żeby się pośmiać. Wypiszę sobie mandat. A to jest ciekawe z tego powodu, że są różne sygnały dźwiękowe, które są używane na przykład na polowaniach zbiorowych, żeby się porozumiewać. Zajączku! Teraz zagram ci sygnał dźwiękowy, który symbolizuje żal w moim sercu za twoją stratą. Wspomniałaś o tych zdjęciach, które często myśliwi publikują na przykład w mediach społecznościowych. Zdjęcia obok zabite zwierzęta. Myślę, że to jest taka rzecz, która oburza wiele osób, które nie polują. A jaki jest twój stosunek do tego? Mój stosunek jest bardzo dobry do tego, ponieważ jakby to jest oddanie właśnie szacunku tej zwierzynie. To nie jest tak, że my chcemy się pokazać, że chcemy zrobić sobie super zdjęcie. Czyli to nie jest manifestacja siły? Absolutnie nie. To jest oddanie szacunku zwierzynie. Ta zwierzyna, która została opolowana, jest układana na pokocie w odpowiedniej hierarchii. Jakby my oddajemy tym samym szacunek. 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 Okej. Okay. Podsumowując. Oficjalny raport policji na YouTube'a stwierdza, iż myśliwi to przemili ludzie, którzy dbają o środowisko. I oczywiście zdarzy im się czasami wprowadzić kilka ton ołowiu do lasu, ale mogło być gorzej. Mogli tam wjeżdżać czołgami. Więc wiecie, nie jest źle. Nie jest źle. Ważne, że strzelając do zwierząt, celują tak, by to zwierzę zabić, nawet jeśli widoczność jest kiepska. I oczywiście zdarzy im się czasem, że trafią gatunek chroniony, ale kto nie zabił cyranki, niech pierwszy rzuci kamieniem. Myśliwi nie czerpią przyjemności z zabijania zwierząt.
Dlatego często publikują zdjęcia, na których klęczą nad zabitym zwierzęciem i szeroko się uśmiechają, a dodatkowo wieszają ich czaszki sobie w domu, na ścianie. Myśliwi lubią liczyć zwierzęta. Ale tylko te, które dają się policzyć. Do innych strzelają na czuja. Co czasami sprawi, że doprowadzą jakiś gatunek na skraj zagłady, ale wtedy będą mogli obarczyć winą inny gatunek, do którego teraz zaczną strzelać. Aha, myśliwi nie strzelają, myśliwi pozyskują, bo do zwierząt trzeba mieć szacunek, więc jeśli i tobie zdarzy się kiedyś zabić zwierzę, to pamiętaj, żeby położyć je na prawym boku. Wtedy wszystko między wami będzie okej. Ten film i jemu podobne są zrealizowane dzięki ogromnemu wsparciu moich patronów na serwisie Patronite, więc jeśli chcesz dołączyć do tego grona i mieć realny wpływ na ukazywanie się kolejnych nagrań, to koniecznie sprawdź link, który wrzucę w opisie tego filmu. Dasz Bur.